Sieczna przecina wykres funkcji y równa się logarytm naturalny z x w dwóch punktach o współrzędnych x równych 2 oraz 2 plus h. Jaki jest współczynnik kierunkowy tej siecznej? No i mamy tutaj cztery odpowiedzi do wyboru. Musimy wybrać tę właściwą. No więc mamy znaleźć współczynnik kierunkowy siecznej, która przechodzi przez dwa punkty. Ale mamy tylko współrzędne x tych punktów tutaj podane. 2 oraz 2 plus h. Ale wiemy, że te punkty leżą na w wykresie funkcji, której wzór znamy, więc możemy sobie współrzędne y tych punktów obliczyć. No to od tego teraz właśnie zacznę. Czyli pierwszy punkt, współrzędna x tego punktu, to jest 2, a współrzędna y tego punktu to będzie logarytm z x, który jest równy czyli logarytm naturalny z 2. Logarytm naturalny z 2. No i to jest pierwszy punkt. A drugi punkt będzie miał współrzędne, współrzędna x jest równa 2 plus h, 2 plus h, a wtedy współrzędna y jest równa logarytm naturalny z 2 plus h. To mamy współrzędne tych punktów. No i teraz, żeby obliczyć współczynnik kierunkowy, to trzeba obliczyć, ile jest równe delta y przez delta x. Zmiana współrzędnej y między, dwoma, między tymi dwoma punktami podzielone przez zmianę współrzędnej x. No to delta y. To jest ta zmiana tutaj. Od logarytmu naturalnego z 2 do logarytmu naturalnego z 2 plus h. Czyli od współrzędnej końcowej logarytm naturalny z 2 plus h muszę odjąć współrzędną początkową, czyli logarytm naturalny z 2. I o tyle zmienił się y. Teraz o ile zmienił się x? No, x zmienił się od 2 do 2 plus h. Czyli od współrzędnej końcowej od 2 plus h muszę odjąć współrzędną początkową, czyli 2. No i widzimy, że tutaj dwójka nam się zredukuje. Ta dwójka się zredukuje. No i to, co nam zostanie, to będzie logarytm naturalny z 2 plus h odjąć logarytm naturalny z dwóch podzielone przez h. To która to jest odpowiedź z tych wszystkich tutaj? To jest odpowiedź ta, pierwsza. Czyli taka jest odpowiedź. Tutaj teraz, dla porządku, ja jeszcze może narysuję wykres, żeby wiedzieć, jaka jest interpretacja graficzna tego, co tutaj zrobiłem. Czyli tak, mamy tutaj naszą oś Y, tutaj będziemy mieli oś X. No i teraz wykres naszej funkcji, logarytm naturalny, no to będzie wyglądał tak. Tutaj gdzieś jest 1, tutaj gdzieś jest 2. Logarytm przechodzi przez, w 1 przechodzi przez 0, czyli tutaj jakoś tak będzie wyglądał, i później tutaj. Dalej mamy wykres funkcji logarytm. No i teraz nasza sieczna przechodzi przez te dwa punkty. No to ten pierwszy punkt leży tutaj. Ten drugi punkt ma współrzędną x równą 2. Ten drugi punkt ma współrzędną x równą 2 plus h. Powiedzmy, że to jest gdzieś tutaj. Że h jest dodatnie. Może Mogłoby być również ujemne, no ale gdyby było dodatnie, no to ten punkt by leżał na prawo od dwójki. I to by był ten drugi punkt o współrzędnych, które tu są ciągle jeszcze napisane, ten zielony punkt. No i teraz. To, o co nas tutaj pytają, to pytają nas o nachylenie siecznej. No to narysuję teraz sieczną, która przechodzi przez te dwa punkty. Ta sieczna będzie wyglądać mniej więcej tak. O, powiedzmy, że tak wygląda ta sieczna. No i teraz tutaj nachylenie tej siecznej, no to jest delta y przez delta x. Delta x to będzie tutaj poziomo na tym wykresie. To jest moje delta x. I to delta x jest równe h. Bo przesuwamy się od 2 do 2 plus h, czyli o h się przesunęliśmy w prawo, a do góry przesuwamy o tę odległość. To będzie tutaj delta y. No i delta y jest obliczone tutaj w liczniku tego, tego stosunku, czyli widzimy, że nachylenie tej siecznej, które jest równe delta y przez delta x, tak jak to obliczyliśmy, to jest pierwsza z tych odpowiedzi, które mamy do wyboru.